Cześć, witam Was bardzo serdecznie w filmiku, w którym chciałam Wam przedstawić hol zakupowy. Są to produkty, które jakimś dziwnym trafem pojawiły się u mnie w domu. Wcale nie zamierzałam ich kupować, ale będąc przypadkiem w galerii handlowej, musiałam wstąpić do Rossmana, przechodziłam obok, prawda, Golden Rose, mydlarni Franciszka, no i cóż. No wiecie jak to jest. Wszystko co nam jakoś wpadnie w oczy, zaraz chcemy to mieć. No i oczywiście na miarę możliwości moich pozwoliłam sobie na zakup pewnych produktów, które Wam zaraz pokażę. Już jakiś czas temu, aha, bo chyba ich nie pokazywałam tutaj przed kamerą, być może pokazywałam na Instagramie, ale nie jestem pewna. Chyba nie pokazywałam. Kupiłam perfumy Femme z Avonu. Są to takie perfumy na co dzień. Po prostu w promocji za 30 zł buteleczka 50 ml. Bardzo taki świeży, delikatny zapach. Ja używam, widzę, że czasami moja córcia też mi pomaga zużyć. Także buteleczka jest taka fajna, fajnie wygląda na półeczce i taki delikatny właśnie zapach wiosenny Avon Femme. To jest zakup, który zrobiłam. W Avonie również kupiłam taką pomadkę, którą mam teraz na ustach. Jest to jedna z takich mocniejszych pomadek. Kolor jest to taki malinowy. Jest to ta seria powiększająca usta, ponieważ jest ona bardzo mocno napigmentowana i no świetnie właśnie wypełnia nam usta. Także to na jakieś wyjście, taka pomadka w cenie 15 zł. Ja zawsze jestem zachwycona, jak Karolina Myśliwiec maluje sobie usta i dużo ma tych pomadek z Avonu i one tak świetnie u niej wyglądają. No ale cóż, ona ma po prostu piękne usta i co by nie nałożyła, czy to będzie Essence, Avon, L'Oreal czy Rimmel, to tak samo pięknie wygląda, ale wiecie jak to jest. Kusi nas, żeby nasze usta chociaż w jakimś jednym milimetrze były takie piękne, jak właśnie kogoś, po prostu kogoś, kogo podziwiamy, prawda? Także Avon. I to jest koniec zakupów z Avonu. Będąc w Rossmanie, oczywiście za 5 zł Lady's Peelstick. Jest to taki bardzo fajny, bardzo pachnący dezodorant, do którego ja wróciłam, ponieważ go bardzo często używałam, przez jakiś czas odeszłam od niego, ale wróciłam z podkulonym ogonkiem. To jest akurat wersja taka żelowa. Bardzo ładny zapaszek, jak już mówiłam, i świetnie po prostu chroni nas przed poceniem się. Polecam. Będąc w Superfarm, chciałam kupić sobie serżwit. Samego serżwitu, nie, był chyba sam serżwit, ale jakoś w cenie chyba 30 zł. Ale było coś takiego, że serżwit razem z dodatkowym lakierem w prezencie. Serżwit, wiecie co, tu jest 14 ml, czyli to jest duży serżwit. Ja nigdy tego top coatu utwardzacza nie miałam, ma bardzo dobre opinie, chciałam go wypróbować i do tego 14 ml to jest taki bardzo piękny, granatowy, kobaltowy kolor, troszeczkę z drobinkami o takiej nazwie Hypnotic. Hypnotic, nie wiem czy tutaj dobrze jest widać, może otworzę tu. Nie będzie widać, bo to będzie takie po prostu czarne, granatowe, a to jest naprawdę przepiękny, przepiękny kolor. I taka byłam zaskoczona, jak malowałam paznokcie tym kolorem,
ponieważ jedna warstwa doskonale kryje nam powierzchnię paznokcia. I później na mokro można od razu serżwitem pomalować i za chwileczkę paznokcie są utwardzone, nic nam się nie lepi, nic nam się nie odbija. Ja, jak mówiłam wcześniej, nie używałam tego produktu. W tej chwili jestem mile zaskoczona i bardzo polecam. Myślę, że będę zadowolona, nawet jakbym miała nie zużyć tej buteleczki i miałoby tam na końcu podeschnąć, no to ma prawo, ponieważ no to jest taki produkt, który właśnie bardzo szybko wysycha i na paznokciach, i no i jak się otwiera, no to niestety zasycha nam w buteleczce. Co dalej? Kupiłam może w Rossmanie jeszcze taką myjkę do twarzy. Jest to taka myjka silikonowa z takimi maleńkimi wypustkami i ona ma nam służyć do dogłębnego oczyszczania naszej skóry przy użyciu jeszcze dodatkowego jakiegoś środka myjącego, na przykład żelu. I ona jest taka delikatna, taka milutka. Tutaj wszędzie możemy dotrzeć do jakichś zakamarków. Bardzo fajnie się myje, no i jest świetna do utrzymania w czystości, ponieważ, prawda, szybko wysycha i nie zostaje mokra, nie rozwijają się nam tam różne bakterie. Ja stwierdziłam, że będę ją używała jeszcze do masażu twarzy, na przykład na oczyszczoną twarz nałożę troszeczkę jakiegoś super olejku i będę masować twarz, żeby pobudzić krążenie. I nie dość, że to jest bardzo przyjemne uczucie, no to wiadomo, będzie nasza skóra ujędrniona, odżywiona i myślę, że jakieś rezultaty będą, jeżeli będzie się regularnie to stosowało. Także bardzo polecam. Fajny gadżet taki, już nie jedna osoba pokazywała tą myjkę, ostatnio już pokazywała właśnie Monika z kanału Mona Lisa Beauty. Już myślałam, że się pomylę albo zapomnę jej nazwy. Monisia właśnie z kanału Mona Lisa Beauty i stwierdziła, że ta myjka jest bardzo fajna, przyjemniejsza niż szczoteczki wszelkiego rodzaju i ja popieram, myślę, że jest lepsza w użyciu, taka wygodniejsza i naprawdę fajna sprawa i dla młodszych, no i też dla starszych, prawda, tutaj dziewczyn. Będąc w Rossmanie, kupiłam jeszcze taki zaparzacz do herbaty, taką truskawę, były różne kolory. Ja już wcześniej właśnie Wam pokazywałam, mam taki zaparzacz troszeczkę lepszej jakości, silikonowy, ale on zawsze jest w użyciu. Moja córcia też sobie parzy herbatkę i nie ma drugiego, także kupiłam drugi taki zaparzacz, tu jest otwierany, wsypuje się herbatkę zieloną lub jakąś inną, jaką lubimy, a później jak nie lubimy, żeby były te fusy, no to świetnie, zamykamy, moczymy, zaparzamy, wyjmujemy, później otwieramy, wyrzucamy zawartość, myjemy i już jest gotowa do następnego użycia. Także fajny taki gadżet, około 4 zł w Rossmanie. Już mówiłam o lakierach, ale mam tu jeszcze lakiery 3 i powiem Wam, że właściwie ja ich nie kupiłam, ale kupiła moja córcia. Jak kupiła moja córcia, wiadomo, że są u mnie w domu, są też i do użytku dla mnie. Ten, taki najciemniejszy, to jest w ogóle seria Golden Rose Ice Chic. Nie wiem, czy to tak się czyta, być może, że to Ice Chic jest. I to jest ten lakier, który mam na paznokciach. On już nie jest taki pierwszej świeżości. Już kilka dni temu malowałam. Moje paznokcie nie są dobrym wyznacznikiem trwałości lakieru, ponieważ no, lakier każdego rodzaju utrzymuje się góra 3 dni i no niestety trzeba zmywać, bo pojawiają się odpryski. I to jest właśnie taki ciemniejszy kolorek. 57, bardzo fajny. Te lakiery są bardzo takie błyszczące, z dodatkową taką powłoką nabłyszczającą. Następny kolorek to jest taki jasny fiolecik, to jest 50,
6, bardzo ładnie wygląda, taki pastelowy kolor i pastelowy jasny kolor różowy, 30, też bardzo ładny i fajnie wygląda. Ja na razie malowałam tylko tym, utrzymuje się nawet, chyba to jest właśnie trzeci dzień i utrzymuje się ładnie. Moja córcia ma pomalowane tymi kolorkami w połączeniu i ona już ma, nie wiem, chyba z 5 dni i mówi, że trzyma u niej się doskonale, także pewnie tak jest. W Rossmanie kupiłyśmy jeszcze razem z Karolcią moją takie maseczki. Właściwie pierwszym razem kupiłyśmy tą, która już jest zużyta i później dokupiłyśmy jeszcze jedną, ponieważ ta maseczka jest bardzo fajna i to jest Dermaglin Natura dla skóry, maseczka przeciwtrądzikowa, zielona glinka kambryjska plus aloes plus owies. I ona się nadaje do cery tłustej, mieszanej i skłonnej do wyprysków i powiem Wam, że ona doskonale tutaj oczyszcza okolice nosa. Jak ktoś ma właśnie takie problemy z jakimiś wypryskami, z trądzikiem, z zaskórnikami, to nawet można tylko na sam nos nakładać. Taka maseczka na 2-3 razy wystarcza, ale ona szybko zastyga. Jest jej tutaj sporo, 20 gram, ale właśnie jak się otworzy, trzeba później dokładnie zamknąć, żeby nie dostawało się powietrze, ponieważ robi się twarda, sucha, tak jak tutaj można było je 2 razy użyta, a trzeci raz można by było ją użyć, ale niestety nie została dobrze zabezpieczona. No i reszta tutaj zastygła i zrobiła się twarda, nie do użytku. I kupiłam jeszcze coś dla mnie. Ta maseczka może bardziej jest dla młodych. Ja mam skórę suchą, nie mam cery tłustej, także to jest dla mojej córki bardziej. I maska algowa. To jest chyba jedyny zakup, który... Nie, jedyny zakup. To zamierzałam kupić, serwit, ale to przypadkiem kupiłam. No wiadomo, zamierzałam kupić dezodorant i chodziłam wszędzie, żeby kupić maskę algową. I kupiłam w mydlarni u Franciszka. Tutaj mają takie opakowania, mydlarnia u Franciszka. I kupiłam taką maskę algową. W ogóle jak... wiecie, gdzie można kupić fajne maski algowe, to dajcie mi znać, bo chodziłam po sklepach i nie mogłam kupić. Wiem, że są z Bielendy w pudełeczkach, ale nie wiem, czy to są produkty profesjonalne, czy można dostać je przez internet. Ziaja Pro chyba ma też taką maseczkę algową. To są tego typu maski, że nakłada się i później je zdejmuje się, tak wiecie, całością, że ona schodzi. Tak jednocześnie, prawda? I to jest maska algowa przeciwstarzeniowa z żurawiną, efekt ujędrnienia i liftingu. I tutaj oczywiście są te algi morskie, które oczyszczają skórę, dotleniają, poprawiają koloryt, wygładzają powierzchnię naskórka, stymulują syntezę kolagenu i elastyny w skórze. I wiecie co? Mi chodziło o to, żeby sobie właśnie, żeby moja skóra odpoczywała pod taką maseczką algową, oczywiście tam ujędrniała się, odżywiała i żeby moja mimika twarzy jakby była wyłączona, ponieważ ja mam ogromną mimikę twarzy, marszczę niesamowicie czoło. Tutaj między oczami mam taką widoczną zmarszczkę, lwią zmarszczkę. I właśnie po oczyszczeniu skóry, jak sobie nałożymy taką maskę algową, to ona nas tak przyjemnie chłodzi, odpręża. No i trzeba coraz spryskiwać, ponieważ ona wysusza się i ściąga nam skórę i uniemożliwia nam ruszanie, prawda, naszymi powłokami skórnymi, mięśniami. I w pewnym momencie właśnie jak nie wiedziałam, że trzeba troszkę popsikać tonikiem albo wodą, to nie mogłam powiedzieć nic, jakbym była po prostu znieczulona, ponieważ wszystko było sztywne, prawda? Twarz była taka sztywna, tutaj na całą twarz sobie nałożyłam, ale później stwierdziłam, że taką maseczkę
w postaci proszku, którą rozrabia się z przegotowaną wodą, mogę stosować tylko tutaj na okolice właśnie czoła, które wymaga większego ujędrnienia i większej pielęgnacji. No i właśnie ta maseczka algowa kosztowała około 20 zł. Jest świetna, naprawdę polecam Wam. Były różnego rodzaju inne maski, oczywiście do innych rodzajów skóry. I to by było na tyle. To są całe moje zakupy. Myślę, że wszystkie w jakiś sposób rzeczy są tutaj przydatne i potrzebne. Raczej jestem ze wszystkiego zadowolona. Jeszcze raz przypominam, jak miałyście jakieś takie algowe maseczki w takich pojemniczkach gotowe, to bardzo proszę dajcie mi znać. I to by było na tyle z moich zakupów z holu zakupowego. Bardzo się cieszę, że mogłam do Was przyjść, troszeczkę pogadać. Cieszę się, że pod filmikiem z rozdaniem zaczęłyście coś mówić o sobie i po prostu poznaję Was po troszeczku. Po prostu wiem, kto mnie ogląda, jakie osoby, czy to są młodsze, czy starsze. Widzę, że są to różne właśnie kobiety i dziewczyny, takie młodziutkie bardzo i już takie w wieku zbliżonym do mojego. Wszystkie Was, kochane, bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam też chłopaków, którzy komentują zawsze miło mój filmik, którzy mają też swoje kanały, zazwyczaj grają na jakichś instrumentach. Także bardzo Wam wszystkim dziękuję, pozdrawiam i do następnego spotkania. Być może będzie to Denko lub ulubieńcy miesiąca marca lub moje zwierzątka. Także obiecałam, że pokażę Wam moje świnki. Także trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!